Hej, witajcie z tej strony Grzybu. Mam dzisiaj dla Was kolejny efekt z serii efektów Red Witcha. Tym razem będzie to Titan. Titan jest to efekt typu delay. Efekt ten różni się nieco od pozostałych delay dostępnych na rynku. Między innymi tym, że posiada trzy jednostki opóźniające dźwięk. Trzy jednostki dodające przestrzennego efektu naszej gitarze i powtarzające nasze dźwięki, tak na tej zasadzie działa delay, które mogą pracować zarówno w trybie równoległym, jak i szeregowym, oraz jako ciekawostkę posiada pętlę efektów, która po wpięciu w nią dowolnego efektu modulującego typu chorus czy flanger moduluje sygnał, tak zwany sygnał mokry, czyli te dźwięki odbite pierwszego delaya, licząc od prawej strony, zostawiając suchy sygnał oryginalny. Także od prawej strony pierwszy delay i tak jak już mówiłem, praca w dwóch trybach, tryb szeregowy i równoległy. Zaczniemy od pokazania, jak działają poszczególne gałki i zobaczymy, jak między sobą współpracują te efekty. Każdy z trzech delayów możemy regulować trzema gałkami D, M, F, takie mają oznaczenia. D, czyli delay, M, mix i F, feedback. Tak jak w tradycyjnym każdym delayu, myślę, że domyślicie się, jak to działa. Posłuchajmy, jak ten efekt brzmi na Hiwacie G20R. Okej, to jest brzmienie czyste, jeszcze bez użycia żadnego efektu. Teraz odpalimy właśnie Titana. Titan. To ustawienie, które zastosowałem teraz, to jest feedback na 3/4. Mix troszkę powyżej połowy i delay w ustawieniu najniższym na tym pierwszym delayu od prawej strony. Posłuchajmy, jak to brzmi. Efekt, który usłyszeliście, taki jest troszkę zbliżony do reverbu. Teraz postaramy się uzyskać typowo delayowy sound.
słyszycie, dźwięk jest bardzo naturalny, analogowy, bardzo miło wygasa sobie w tle. Zobaczmy, jak zadziała do tego dodany kolejny delay. Jeszcze na koniec trzeci delay. Zobaczmy jeszcze, jak chodzą te efekty w trybie szeregowym, czyli wyjście z pierwszego efektu wchodzi w wejście drugiego i tak dalej. Jak słyszycie, dzięki Titanowi można dobierać sobie różne powtórzenia w trzech kolejnych właśnie delayach, które tak naprawdę dają efekt tworzenia tekstury tego delaya. Dodatkowo mamy jeszcze właśnie tą pętlę, w której jeszcze dodatkowo możemy sobie zmodulować odbity dźwięk pierwszego delaya. Także tak naprawdę nieskończone wręcz możliwości tworzenia własnych tekstur. I jak słyszeliście, po kolei, za każdym obróceniem kolejnych gałek, dodania każdego delaya w miksie, to brzmienie stawało się bogatsze, bardziej, no, bardziej bogate, jeżeli chodzi o właśnie o tą taką teksturę. Nie było takie, z początkowo było takie suche, pomimo tego, że już bardzo ładne. Jak dodaliśmy drugi delay, ono stało się już bardziej takie lejące i jeszcze bardziej przestrzenne. Z trzecim była to już pełnia tak naprawdę brzmienia. Możemy sobie pomyśleć w ten sposób, że pierwszy delay ustawiamy jako główny nasz delay, którego tempo dostosowujemy do utworu. Drugim możemy nadać mu odpowiedni klimat poprzez jakieś na przykład nieparzyste powtórzenia albo
nawet gdzieś nietypowe powtórzenia, gdzie ciężko je obliczyć, ale nadają fajny klimat. A trzeci na przykład możemy użyć właśnie jako reverb, czyli z małą ilością delaya, odkręcony w miksie i z feedbackiem również odkręconym. Także uważam, że bardzo fajne urządzenie do tworzenia własnych, przestrzennych brzmień gitarowych. Ok, dziękuję Wam bardzo. To był Redwich Titan.